Lucy Mount Montgomery. Ania na Uniwersytecie. Przełożyła Janina Zawisza Krasucka. Czyta Magdalena Staniszewska. Kwiaty Jesieni. Następny tydzień minął szybko na załatwianiu niezliczonej ilości rzeczy ostatecznych, jakie Ania nazywała. Składała i przyjmowała pożegnalne wizyty, mniej lub bardziej miłe, zależnie od tego, czy darzyła owych ludzi sympatią i czy podzielali oni jej poglądy. Niektórzy z nich uważali, że Ani przewróciło się w głowie z powodu uniwersytetu i starali się ją ściągnąć z owego piedestału wyższości. Z okazji wyjazdu Ani i Gilberta. KMA urządziło pożegnalne przyjęcie w mieszkaniu Yuzi Pai, wybierając ten dom dlatego, że był dość obszerny i wygodny. Poza tym obawiano się, że pejówne nie zechciałyby wziąć udziału w zabawie, gdyby odrzucono zaofiarowane przez nie mieszkanie. Przyjęcie było ogromnie miłe, bo pejówne mówiły wyjątkowo niewiele i nie psuły harmonii, jaka panowała wśród całego towarzystwa. Józia też była tego wieczoru niezwykle sympatyczna i nawet do Ani zwróciła się raz z nadzwyczajną uprzejmością. – Bardzo mi się podoba twoja nowa suknia, Aniu. Naprawdę wyglądasz w niej prawie zupełnie ładnie. – Jakże miło z twojej strony, żeś to zauważyła – odparła Ania patrząc na Józię figlarnie miała już duże poczucie humoru i uwagi, które ją raziły w czternastym roku życia, teraz bawiły ją ogromnie. Juzi zdawało się, że Ania śmieje się z niej w duszy, ulżyła więc sobie szepcząc do Gabryni, że nareszcie Ania nabierze ogłady, gdy wyjedzie na uniwersytet. Wszyscy starzy znajomi zebrali się podczas tego pożegnalnego wieczoru i mieszkanie Pejówien rozbrzmiewało weselem głośnych rozmów. Uroda Diane Bary rozkwitała jeszcze bardziej, gdy dziewczyna znajdowała się przy boku wiernego Alfreda. Janka Andrews była jak zwykle miła, stateczna i pełna prostoty. Ruby Gills wyglądała prześlicznie w kremowej, jedwabnej bluzce z kwiatem czerwonej grani w złocistych włosach. Gilbert Blythe i Karolek Sloan starali się przybywać jak najbliżej Ani. Carrie Sloane była blada i melancholijna, bo ojciec jej niechętnie spoglądał na zaloty Oliviera Kimbola, a Billy Andrews siedział przez cały wieczór w najodleglejszym kącie pokoju z wyrazem zadowolenia na piegowatej twarzy i nie spuszczał oka z Ani. Wieść o uroczystym przyjęciu dotarła do Ani, oczywiście, już wcześniej. Nie wiedziała ona jednak, że przygotowano także pożegnalną przemowę dla niej i Gilberta jako założycieli towarzystwa i podarunki w dowód wdzięczności. Ania otrzymała dzieła Szekspira, a Gilbert Wieczne pióro. Ania była tak wzruszona niespodzianką i tym wszystkim, co zawierało przemówienie, Moody Spurgeon wygłosił je niezwykle uroczystym głosem, że nie mogła opanować łez, które na chwilę zaćmiły blask jej oczu. Ania pracowała dla Mej z wielkim oddaniem. To też miło jej było usłyszeć gorące słowa uznania, a poza tym wszyscy byli tacy serdeczni, przyjacielscy i weseli, nawet pejówne siedziały spokojnie i nie wtrącały swoich zwykłych, złośliwych uwag. Tego wieczoru Ania darzyła miłością wszystkich ludzi na świecie. Przyjęcie upłynęło w doskonałym nastroju, lecz sam jego koniec zepsuł miłe wrażenie. Była to wina Gilberta. Gdy spożywano wieczerze na werandzie, oświetlonej blaskiem księżyca, Gilbert znowu ośmielił się wyszeptać pod adresem Ani kilka czułych słów. A żeby go ukarać, Ania stała się nagle uprzejma dla Karolka Slona i pozwoliła mu się nawet odprowadzić do domu. Potem jednak zorientowała się, że ta straszna zemsta właśnie ją samą najbardziej dotknęła. Gilbert wyszedł z domu Pejów w towarzystwie Ruby Gills i Ania słyszała z daleka ich wesoły śmiech, rozbrzmiewający dźwięcznie w czystym powietrzu cichego jesiennego wieczoru. Widocznie dobrze im było razem, gdy tymczasem ona nudziła się śmiertelnie w towarzystwie Karolka Sloana, który mówił bez ustanku i to nic godnego słuchania. Ania tylko czasem rzucała nieznaczne tak lub nie i bez przerwy myślała o tym, że Ruby dzisiaj wygląda wyjątkowo ładnie, że oczy Karolka wieczorem przy świetle księżyca zdają się być jeszcze bardziej wyłupiaste niż we dnie i że właściwie świat nie jest taki wcale piękny, jaki jej się jeszcze niedawno wydawał. Jestem tylko zmęczona i dlatego patrzę na wszystko w ten sposób, rzekła do siebie, znalazszy się wreszcie w swoim pokoju. Istotnie wierzyła, że jedynym powodem tego niezwykłego u niej pesymizmu było zmęczenie, lecz następnego wieczoru odczuła dziwną radość i jakby tchnienie wiosny odezwało się w jej serduszku, gdy ujrzała Gilberta idącego od strony lasu duchów i dążącego w kierunku zielonego wzgórza. Więc jednak Gilbert nie miał zamiaru spędzić tego ostatniego wieczoru w towarzystwie Ruby Gills. Wyglądasz dziwnie zmęczona, Aniu. Zauważył. Jestem zmęczona i bez humoru. Zmęczona, bo przez cały dzień szyłam i pakowałam rzeczy, a na brak humoru wpłynęły ostatnie pożegnalne wizyty sześciu sąsiadek, z których każda usiłowała dawać mi zbawienne rady na przyszłość. Dzięki tym radom świat wydaje mi się bezbarwny, szary, brzydki i ponury jak w listopadowy poranek. Głupie babska, wyraził Gilbert rycersko swe niezadowolenie. Och nie, nie mów tak, powiedziała Ania z powagą. To jest właśnie najgorsze. Gdyby to były tylko głupie baby, nie przejmowałabym się tym. Ale one nie miały nic złego na myśli. To bardzo poczciwe kobiety, które ogromnie mnie lubią i ja też je lubię. Troszczą się po prostu o moją przyszłość. Starają się udowodnić mi, że mój wyjazd do Redmondu jest zupełnie nie na miejscu i że niepotrzebnie pragnę się dalej kształcić. Pani Sloan powiedziała mi z głębokim westchnieniem, że na pewno opuści mnie energia, nim zdąży dobrnąć do końca. Oczywiście po takim powiedzeniu wydało mi się nagle, że jestem biedną ofiarą życia. Pani Eben Wright zaznaczyła, że takie cztery lata w Redmondzie będą kosztowały bardzo dużo pieniędzy. Ja oczywiście od razu poczułam się winna wobec Maryli i przez chwilę miałam nawet ochotę zaniechać upragnionego wyjazdu. Pani Jasper Bell wyraziła nadzieję, że uniwersytet nie zepsuje mnie, bo w ogóle tamtejsze życie bardzo źle oddziałuje na skromne dziewczęta. Usłyszawszy te słowa, oczami wyobraźni ujrzałam siebie kroczącą przez ulicę Avonlea, z dumnie podniesioną głową i patrzącą z góry na wszystkich i wszystko. Natomiast pani Eliza Wright dodała, że wszystkie dziewczęta w Redmondzie, a zwłaszcza te z uniwersytetu, są pretensjonalnie ubrane i nadęte i wątpi, czy będę się dobrze wśród nich czuła. Od razu zobaczyłam siebie jako brzydko ubraną, pogardzaną wiejską dziewczynę zagubioną wśród wspaniałych sal uniwersyteckich. Ania zaśmiała się głośno z tych wszystkich nieprzyjemnych przepowiedni, jednakże jej uczuciowa natura nie pozwalała zapomnieć o nich prędko. Ania usiłowała nie przywiązywać wagi do tych wszystkich awonlijskich bredni. Ale w tej chwili jej zdrowy rozsądek zdawał się chwiać jak wątpły płomień świecy zapalonej na wietrze. Przypuszczam, że nie będziesz tego wszystkiego brała do serca, zauważył Gilbert Wiesz przecież, że widnokrąg myślowy tych wszystkich pań jest bardzo ciasny, aczkolwiek są miłe i dobre. Ich zdaniem to wszystko, czego one same nie doświadczyły w młodości jest ekscentryczne i nieprzyzwoite. Jesteś pierwszą dziewczyną zawolni, która odważyła się wyjechać na studia uniwersyteckie. Wiesz doskonale, że wszyscy pionierzy zmuszeni są pokonywać wiele przeszkód, Ta opinia ogółu ocenia ich z początku jako ludzi niepoczytalnych. O, wiem o tym. Lecz to, co się czuje, nie ma nic wspólnego z tym, co się wie. Rozsądek mój zgadza się zupełnie z Tobą, ale przychodzą chwile, kiedy rozsądek jest słabszy od uczucia. Wówczas ogarnia mnie zwątpienie. Tak też było po połowych sześciu wizytach. Po pożegnaniu z ostatnią e, panią Elizą byłam tak zmęczona, że po prostu nie miałam siły wziąć się do pakowania rzeczy. I teraz jesteś zmęczona, Aniu. Zapomnij o wszystkim i przejdź się ze mną trochę. Chodźmy do lasu. Pragnę ci coś pokazać ciekawego. Niemożliwe. Istotnie znalazłeś coś ciekawego w lesie? Mam nadzieję, że to coś jeszcze znajdziemy, choć widziałem to bardzo dawno, bo wczesną wiosną. Chodźmy, niech nam się zdaje, że jesteśmy znowu dwojgiem dzieci i pragniemy pójść z wiatrem w zawody. Ruszyli ochoczo naprzód. Pamiętając o przykrościach ostatniego wieczoru, Ania była niezwykle miła dla Gilberta, on zaś zrozumiał już, jak należy z nią postępować i postanowił być dla niej tylko dawnym szkolnym towarzyszem. Pani Linde i Maryla obserwowały młodych z okna kuchni. Kiedyś będzie z nich para, odezwała się pani Linde z pobłażliwym uśmiechem. Maryla cofnęła się nieznacznie od okna. W głębi duszy. Marzyła o takiej przyszłości dla Ani, lecz wolałaby nie słyszeć tego z ust pani Małgorzaty, która na pewno rozniesie swoje przypuszczenie po całej wsi. Przecież obydwoje są jeszcze prawie dziećmi, odparła krótko. Pani Winde zaśmiała się dobrodusznie. Ha, Ania ma już 18 lat w jej wieku, byłam dawno mężatką. My starsi, moja Marylo, mamy ten dziwny zwyczaj. Że nie dostrzegamy, iż dzieci nasze z biegiem lat stają się dorosłymi ludźmi. Ania jest już młodą kobietą, a Gilbert dojrzałym mężczyzną i jest w niej wyraźnie zakochany. Każdy to widzi. To porządny chłopiec i dla niej bardzo odpowiedni. Sądzę, że Ania, będąc na uniwersytecie, nie zawróci sobie głowy jakimś pierwszym, lepszym studentem. Nie pochwalam obecnego systemu studiów, bo uważam, że mieszane towarzystwo na uniwersytecie nie przynosi naszym dziewczętom niczego dobrego. Nie wierzę w to, kończyła pani Lindę uroczyście. By studenci na uniwersytecie zajmowali się czymś innym poza flirtowaniem. Przecież muszą się uczyć trochę, wtrąciła Maryla z uśmiechem. Kto by w to wierzył, rzekła ironicznie pani Małgorzata. Chociaż sądzę, że Ania będzie się uczyć. Nigdy specjalnie nie interesowała się chłopcami, ale myślę. Że nie docenia Gilberta tak, jak on na to zasługuje. O, ja znam dobrze dziewczęta. Karolek Sloane także jest ni nią zajęty, ale nigdy bym nie radziła jej wyjść za niego. Sloanowie to dobrzy i uczciwi ludzie, ale zawsze zostaną tylko sloanami. Maryla skinęła potakująco głową. Chociaż powiedzenie przyjaciółki, że Sloanowie zawsze pozostaną tylko sloanami. Nie było zbyt jasne, to jednak Maryla doskonale zrozumiała intencję pani Małgorzaty. W każdej wsi musi istnieć taka jedna rodzina, dobrzy, uczciwi, porządni ludzie, ale słonami są i zostaną na zawsze, chociażby mówili językiem samych aniołów. Tymczasem Gilbert i Ania, nie zdając sobie sprawy z tego, że pani Małgorzata uczyniła tak ważne postanowienie na temat ich przyszłości, zagłębiali się coraz bardziej w zarośla lasu duchów. Na skraju lasu widać było poszarzałe, ogołocone pola łączące się na horyzoncie z sinym od chmur niebem. Drzewa miały barwę zaśniedziałego brązu, a długie ich cienie padały na ustronne, zielone niegdyś polany. Ponure wycie wiatru przypominało co chwila o tym, że jesień panowała już całej pełni. – Ten las jest naprawdę zaczarowany, rządzą w nim duchy wiosennych wspomnień – szepnęła Ania, zbierając złociste liście, których stosy pokrywały leśne ścieżki. – Mam wrażenie, że obydwie z Dianą jesteśmy jeszcze małymi dziewczynkami i bawimy się tutaj w naszym ulubionym miejscu przy fontannie Dryad – i rozmawiamy z duchami. Wiesz, że nigdy o zmierzchu nie mogę przejść tą dróżką, aby nie odczuć dziwnego lęku, jaki nawiedzał mnie w dzieciństwie? Wyobraziłyśmy sobie kiedyś ducha zamordowanego dziecka i zdawało nam się, że czujemy dotknięcie jego zimnych palców. Muszę przyznać, że jeszcze dzisiaj nie mogę się oprzeć temu uczuciu, i gdy przychodzę tędy późnym wieczorem, zdaje mi się zawsze, że słyszę za sobą jakiś odgłos lekkich kroków. Nie lękam się ani śmierci, ani człowieka bez głowy, ani kościotrupów, lecz o tym duchu zamordowanego dziecka wolałabym nie myśleć. Pamiętam gniew Maryli i pani Barry, gdyśmy kiedyś z Dianą wspomniały o tym, kończyła Ania śmiejąc się cichutko. Cały las dookoła przystrojony był niby wielką koroną sklepieniem purpurowych liści, drżących teraz pod wpływem powiewów jesiennego wiatru. Za kępką starych sosen i poza szeroką polaną tonącą podczas lata w promieniach słonecznych znaleźli wreszcie to coś, czego Gilbert tak zawzięcie szukał. Ach, oto jest! zawołał w pewnej chwili z radością. Jabłonka i to w takim ustroniu! – wykrzyknęła Ania w zachwycie. Tak, prawdziwa jabłonka, tutaj, w otoczeniu sosen i buków w odległości mili od jakiegokolwiek sadu. Zaszedłem tu pewnego dnia wczesną wiosną i ujrzałem ją w całej krasie Białego Kwiecia. Postanowiłem przyjść jesienią, aby się przekonać, czy będzie miała owoce. Spójrz, przeciążona jest jabłkami. Wyglądają jak smagłe policzki dzieci, zaróżowione nieco od słońca. Dzikie drzewka rodzą przeważnie owoce zielone i niezdatne do jedzenia. — Przypuszczam, że padło tu jakieś ziarnko, zagnane podmuchem wiatru — szepnęła Ania zadumana. Ziemia przygarnęła biedactwo, a ono potem wyrosło samo, samiuteńkie między obcymi roślinami. — Widzisz to przewrócone drzewo, porośnięte mchem, tworzącym miękką poduszkę? — Siądźmy na nim, Aniu. Będzie ono dla nas tronem w tej cudnej, leśnej krainie. Ja wejdę na drzewo, żeby zerwać kilka jabłek. Rosnął bardzo wysoko, widocznie jabłoneczka usiłowała dosięgnąć złocistej, ciepłej tarczy słonecznej. Jabłka okazały się wyśmienite. Pod rumianą skórką znajdował się bielusieńki miąż, poprzerzynany gdzie niegdzie drobnymi, czerwonymi żyłkami. Oprócz smaku właściwego ogrodowym jabłkom posiadały rozkoszny smak dzikości, jakiego nigdy nie miało żadne jabłko wyhodowane ludzką ręką. Legendarne jabłko z rajskiego drzewa nie mogło mieć lepszego smaku, zauważyła Ania w pewnej chwili. Ale pora już wracać do domu. Popatrz trzy minuty temu był jeszcze dzień, a teraz już jest księżyc na niebie. Jaka szkoda, że nie uchwyciliśmy momentu przeobrażania się dnia w noc. Niestety chwila ta nigdy chyba nie daje się uchwycić wzrokiem. Wróćmy do domu aleją zakochanych. Czy teraz jesteś jeszcze tak zniechęcona jak przed godziną Aniu? Ale skądże te jabłka były niby manna z nieba dla mojej zgłodniałej duszy. Czuję, że bardzo prędko pokocham Redmond i świetnie spędzę te długie cztery lata. A co po tych czterech latach? Znajdzie się jakiś nowy cel, odparła Ania wesoło. Dzisiaj trudno przewidzieć. Zresztą lepiej nie wiedzieć, co przyszłość przyniesie. Aleja zakochanych była tego wieczoru jeszcze ładniejsza niż zwykle i jeszcze bardziej tajemnicza w jasnej świacie księżycowych promieni. Ania i Gilbert postępowali w milczeniu, lękając się rozmową zakłócić tajemniczą, upojną ciszę. – Gdyby Gilbert był zawsze taki jak dzisiaj wieczorem, jakżeby było miło przebywać w jego towarzystwie – myślała Ania. Gilbert tymczasem spoglądał na nią, gdy wchodziła już do domu. W lekkiej swej sukience powiewającej na wietrze przypominała mu wysoki kwiat białej lilii. Wątpię, czy zwróci na mnie kiedykolwiek uwagę pomyślał z uczuciem dotkliwego bólu w zakochanym młodzieńczym sercu.